Suwałki Blues Festival nagrodzony Podlaską Marką Roku w kategorii Wydarzenie. Laureatów poznaliśmy w ubiegły czwartek podczas uroczystej gali w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Ta Podlaska Marka to jest takie przedsięwzięcie, które ma na celu zaprezentowania, pokazania dorobku w różnych dziedzinach naszego województwa, bo to nie tylko chodzi o kwestie związane z gospodarką, z inwestycjami, ale również tego dorobku społecznego, dorobku kulturowego, kulturalnego. Suwałki Blues Festival ma już 10 lat. W tym czasie wydarzenie było wielokrotnie nagradzane. Jest to naprawdę największa impreza w województwie podlaskim, bardzo pozytywnie oceniana, nie tylko przez fachowców, miłośników, sympatyków bluesa, ale również przez różne środowiska artystyczne. No i stąd prawdopodobnie ta nagroda. Oczywiście jest to zasługa tych wszystkich osób, które na przełomie tych 10 lat pracowały nad organizacją tego naszego festiwalu. Ten festiwal jest taki już naszą marką, przyciąga latem, w lipcu przecież rzesze fanów tej muzyki. No i tutaj te wydarzenie naprawdę świetnie promuje Suwałki, a z drugiej strony ono jest na pewno liderem wśród tych innych wydarzeń plenerowych na terenie województwa podlaskiego. W tym roku fani bluesa bawić się będą w Suwałkach w dniach 6-9 lipca. Po raz pierwszy koncerty na scenach głównych w centrum miasta będą trwać aż 3 dni. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli zaktualizowany plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Sportowej. W jego poprzedniej wersji wyrysowana była nowa droga wzdłuż osiedla Polna, która przebiegała od ulicy Mereckiego do ulicy Utrata. Zauważyliśmy, że w przypadku realizacji dużego osiedla, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, ten plan nie jest dobrze skonstruowany. Ten plan dopuszczał bardzo intensywną zabudowę. Dlatego zapadła decyzja o zmianie planu. Teraz nowa droga pobiegnie wzdłuż osiedla Polna, ale nie będzie się ona w żaden sposób łączyła z jego istniejącym układem komunikacyjnym. Nowy plan zakłada przedłużenie ulicy Sportowej. Przez ten taki jar, który tam już jest w części, on zasypywany już jest i z tyłu tego osiedla Polna ta droga będzie nowo wybudowana. Ona gdzieś tam zakończy się na rondzie, które będzie wybudowane tutaj na wlocie do Suwałk na ósemce. W ramach inwestycji odbyły się też konsultacje społeczne z mieszkańcami osiedla Polna. Temat był bardzo ważny, istotny. Oni chcieli, żeby no nie było tej bliskości tego dużego osiedla, które tam powstanie, żeby od tej drogi był też pewien jakiś taki dystans, taki pas izolacyjnej zieleni. No i to udało się zrealizować, a również daliśmy taką możliwość tym mieszkańcom, którzy bezpośrednio swoje działki mają przy tej planowanej ulicy, żeby mogli dokupić również część gruntów, nie wiem, miejskich, niemiejskich. Te kwestie zostały uwzględnione w planie. Ostatecznie za osiedlem Polna powstanie kilkanaście sześciokondygnacyjnych budynków mieszkalnych. Inwestycja realizowana przez jednego z deweloperów już się rozpoczęła. Dzięki aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego Polna zostanie dalej spokojnym, kameralnym osiedlem domków jednorodzinnych.